To podcast Krwiście Zdrowe Nawyki, czyli Jak zmieniać swoje nawyki, by poprawić wyniki badań i własne zdrowie. Witam Was serdecznie w Krwiście Zdrowych Nawykach. Ja nazywam się Tomasz Baranek. A dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać, ja będę miał okazję, aby posłuchać e, rozmowy z panią Aleksandrą Ziembińską Buczyńską, panią dyrektor, dzień dobry, pani Aleksandro, e, panią dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Polite Politechniki Śląskiej. E, już mi się trochę język łamie. Długa nazwa, długie Bo... nazwisko, długa nazwa. No, no, ale to też do przeżycia. Dla, Do przeżycia to też dla mnie ćwiczenie. E, no tak. Ćwiczenie dykcji. Ćwiczenie dykcji dokładnie tak. Porozmawiamy dzisiaj, panie Aleksandro, o antybiotykach, ale nie w ten popularny taki sposób, który pewnie się właśnie zaczyna kojarzyć naszym słuchaczom, czyli połykania tabletek, chociaż pewnie o ten temat też zobaczymy, ale bardziej chciałbym skupić się na tym, jaki wpływ mają antybiotyki na środowisko, bo wiem, że pani się tym bezpośrednio zajmuje w swoich badaniach naukowych. Ja tak. ja chciałbym trochę ten temat przybliżyć naszym rozmów, rozmówcom naszym słuchaczom. Najwyżej się wytnie, albo i nie. No możecie zawsze z nami porozmawiać. Słuchajcie. Właśnie. Możecie pogadać do nas teraz. Słuchajcie, mm -hmm. tak, możecie do nas teraz pogadać, ale możecie też odwiedzić nas na Facebooku. Chliście zdrowe zapraszamy. nawyki. Albo na Politechnice. I na, tak, to na Politechnikę też zapraszamy. Możecie tam zobaczyć m.in. czym pani Aleksandra się zajmuje. Tak jest. Od tej drugiej strony, czyli od, tym, od tego, czym się pani Aleksandra zajmuje, chciałbym dzisiaj z nią porozmawiać. Czym dokładnie pani się zajmuje, pani Aleksandra? Ja zajmuję się mikroorganizmami, które żyją w środowisku. Z wykształcenia jestem mikrobiologiem, czyli człowiekiem, który się zajmuje właśnie bakteriami, mikrogrzybami, specjalizuje się w bakteriach i zajmuje się takimi mikroorganizmami, które można wykorzystywać w procesach biotechnologicznych. Bo warto zwrócić uwagę na to, że w biotechnologii środowiskowej, czyli tej biotechnologii, która zajmuje się między innymi ochroną środowiska i taką bioprodukcją szeroko pojętą, no to mikroorganizmy grają tutaj główną rolę, ponieważ są to bardzo szybko mnożące się komórki, łatwo Pozyskać w warunkach laboratoryjnych. Nie trzeba mieć żadnych dodatkowych pozwoleń etycznych, jak to jest chociażby w przypadku badań na komórkach zwierzęcych czy, czy ludzkich. No a są to niesamowicie elastyczne organizmy, które potrafią zjadać mnóstwo rzeczy i produkować jeszcze więcej rzeczy. No ale na te organizmy wpływa również bardzo dużo czynników, w tym antybiotyków, które mogą im zaszkodzić. Okej. Okay. W poprzednim odcinku padło takie stwierdzenie, że mogą zjadać nawet plastik. Mogą, mogą. Są takie kultury bakterii, które potrafią zjadać reklamówkę? Bo z tym nam się kojarzy Mówiąc kolokwialnie, tak. W ogóle to po raz kolejny jest powrót do tematu mikrobiomu, ponieważ są takie badania prowadzone, między innymi przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nad rozkładem bioplastiku za pomocą mikroorganizmów z jelit owadów. Z układu pokarmowego owadów, ponieważ każdy, tak jak już opowiadaliśmy o tym, że każdy z nas jest siedliskiem bardzo wielu mikroorganizmów, nie tylko człowiek, ale każdy inny organizm i te mikroorganizmy, które funkcjonują wewnątrz niektórych owadów, mają ogromny potencjał w rozkładzie właśnie związków takich jak bioplastik, jak plastik, przepraszam, bo bioplastik jest szybciej rozkładalny i może być mhm. też przez bakterie produkowany. To też jest ważna rzecz, że mikroorganizmy nie tylko zjadają odpady, ale z tych Robią mnóstwo użytecznych rzeczy. Jakich na przykład? Na przykład bioplastik, na Aha. przykład nawozy, na przykład bioenergię. Aha, super. <noise> Czyli jest nadzieja dla ludzkości. Jest nadzieja dla bakterii. Aha, no tak, no bo bakterie zawsze przeżyją. Staramy się, staramy się, robimy co możemy, szczególnie u nas na Politechnice, w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej. W tej chwili mamy takie projekty, w których wykorzystujemy mikroorganizmy do produkcji zielonej energii w postaci metanu. W postaci wodoru. To są takie tematy w tej chwili bardzo ważne ze względu na tą koncepcję zmiany w dostarczaniu energii, na, tą, na, na zielony ład, na to, co się w tej chwili dzieje, zrównoważony rozwój. No i bakterie odgrywają tutaj ogromną rolę. No to mam nadzieję i życzę, że zaprzęgniecie je do konkretnej pracy. Chociaż to się chyba dzieje już w tej chwili u Was. Nie? To, to tak, nie jest my... tak, że, że to jest przyszłość, to nie jest tak, że. To, to jest, jest przyszłość, ale jest to też przeszłość i teraźniejszość. Do... Jednocześnie. Do, do, dokładnie. Mikroorganizmy czyli? są niezwykle użyteczne od lat. W takich procesach mówi się o biotransformacji, bioprodukcji, czyli przekształcaniu biologicznym substancji i produkowaniu różnych substancji za pomocą organizmów. I właśnie bakterie, czy też mikrogrzyby, takie jak drożdże, to są takie organizmy, które spełniają ogromną rolę w tych tematach, w których my w tej chwili siedzimy, ponieważ my jesteśmy taką jednostką, która wypączkowała właściwie z biologicznego oczyszczania ścieków, gdzie również bakterie odwalają całą brudną robotę, dosłownie. Ponieważ one oczyszczają nam ścieki, ale również w oczyszczalniach ścieków znajduje się ogromna liczba mikroorganizmów, które te odpady, ścieki odpady, mogą przerabiać na użyteczne substancje. I cała ta koncepcja to tak zwana gospodarka obiegu zamkniętego czyli jakby koncepcja, w której odpad jest jednocześnie substancją, z której możemy jeszcze coś wycisnąć takiego użytecznego. Okej. Okay. Bardzo się cieszę, że tego typu badania są prowadzone. Że dajecie nadzieję na to, że te tony, miliardy, ton plastiku, które no pętają się po całym świecie, te ogromne połacie plastików w morzach, oceanach, że jesteśmy, jest nadzieja, że coś z tym jesteśmy w stanie zrobić. I że możemy te bakterie, tak jak powiedziałem, zaprząc do pracy, żeby żeby mogły produkować coś dobrego z tego. Myślę, że warto też zwrócić tutaj uwagę, że zamiast leczyć, lepiej by było zapobiegać. To znaczy segregować, to znaczy myśleć, przede wszystkim myśleć, że to co wyrzucamy, to co znika z naszego pola widzenia, wcale nie jest powiedziane, że ono znika w ogóle. Ono bardzo często zmienia stan skupienia. Na przykład jeżeli spalamy plastikowe butelki, one znikają ale to, co z plastikowych butelek zostało wyciśnięte pod względem chemicznym, wędruje do powietrza, a następnie my tym oddychamy. Więc my możemy się świetnie odżywiać, możemy o siebie dbać, możemy się suplementować, ale jeśli będziemy oddychali tym, co w tej chwili mamy, chociażby na Śląsku, no to myślę, że to jest tak troszeczkę... Hmm. Gdzieś jest błąd w systemie. Gdzieś tak. Gdzieś ten system nas zawiódł, ale to trochę my sobie zgotowaliśmy tak. i cały na czas pewno. sobie gotujemy ten los, bo paląc by, Leczym, tak jest. Mówiąc, mówiąc kolokwialnie, w piecach, no powodujemy, że tak jak pani Aleksandra wspomniała, te substancje nie znikają. One zmieniają swój stan skupienia i potem my sobie po prostu Słuchajcie, to jest tak, jakbyś cię pokroili nożem widelcem, opakowanie z plastiku je zjedli. Najzwyczajniej <grym> w świecie. Chociaż, chociaż nie wiem, czy nie przy, po, po przetworzeniu w piecu, czy to, jest, czy to nie jest jeszcze bardziej niedobre. To przetworzeniu jest jeszcze gorsze, bo jeszcze to jeszcze gorsze. dodatkowo no. się zmienia chemicznie, prawda? Natomiast z tym plastikiem też trzeba pamiętać o tym, że używamy plastiku, bo on jest bardzo trwały, wygodny, lekki, ale z każdego takiego opakowania do środowiska wędruje tak zwany mikroplastik, czyli te niewidoczne Okiem kawałeczki, które potem wracają do nas, chociażby z wodą. Pijemy z butelki. Bardzo często zdarza się, że jeśli mamy niskiej jakości plastik, to te substancje będą wypuszczane do środowiska. Mamy na to ogromny wpływ. I możemy na to zwracać uwagę, tylko czasami wydaje nam się, że, ach, to jak ja będę to robił, przecież tyle ludzi to jeszcze robi, to przecież jedna wte czy wewte, żadna różnica. A jeśli zmieniamy nawyki od samego siebie, im więcej takich osób będzie, no tym znowu jak u bakterii w kupie siła. Ja się teraz bardzo szeroko uśmiecham, jak słyszę od pani Oli, Zdrowe nawyki, nie? czyli zmiany, zmiany nawyków. Słuchajcie, to, to nie jest tak, że zrobimy pstryk i całe nasze społeczeństwo, wszyscy ludzie na całej Ziemi nagle zmienią te nawyki i nie będą używać plastiku, czy będą używać ten, tego plastiku w jakiś zrównoważony sposób. Jednocześnie, jeżeli nie zaczniecie tego od siebie, jeżeli każdy z nas nie pomyśli, to, co pani Ola tutaj preferuje, czyli myślenie, słuchajcie. Jeżeli nie zaczniemy myśleć i nie zaczniemy myśleć, że to my mamy wpływ realny na to, co się dzieje w środowisku, to te zmiany nigdy nie zajdą, choćby nie wiem, co pani Ola wyprawiała z tymi bakteriami. Choćby nie wiem, jak naukowcy się starali i pokazywali, że można. No, no, jeżeli my się nie zmienimy, to żadna bakteria nam nie pomoże. Tak jest. Trzeba myśleć globalnie, ale działać bardzo, bardzo lokalnie, a nawet personalnie. Personalnie, we własnym domu, z własnymi śmietnikami, z własnymi plastikami. Działajcie, róbcie tą segregację, odkładajcie, są odpowiednie pojemniki, na szczęście można tam wrzucić plastik, można wrzucić osobno szkło. I można wrzucić uczcie tak, się od swoich dzieci, bo okazuje się, że dzieci, dla nich to jest już tak naturalne, że to dzieci. Lepszymi nauczycielami dorosłych w takich tematach niż odwrotnie. My to obserwujemy właśnie w, bo mamy sporo w ramach naszych działań popularno-naukowych na politechnice, sporo takich tematów eko i właśnie widzimy, że dla dzieci pewne rzeczy są naturalne i to one uważają, wiedzą to. Po prostu wiedzą, a dorośli są jeszcze nie do końca przekonani. Więc obserwujcie swoje dzieci i uczcie się wzajemnie od siebie. Dokładnie tak. Ale uczcie się od dzieci. Dzieci są mądrzejsze od nas. Dużo mądrzejsze, naprawdę. Ja to wiem, Pani Ola też to wie z tego, co, co tutaj widzę. Dzieci to przyszłość. To dobrze, że przyszłość jest taka myśląca. Też nasz, nasza praca, chociażby to, że popularyzujemy naukę, to jest taki sposób na to, żeby wychować pokolenie, które będzie myśleć. Tego się trzymajmy, słuchajcie. Myślmy. Wracamy do bakterii. Bo fajnie, zaprząc te bakterie do pracy. Ale bakterie mają swoich wrogów, czyli antybiotyki. I o ile, trochę rozmawialiśmy wcześniej już na ten temat, nie, o ile też zrównoważenie, zrównoważone użycie antybiotyków jest potrzebne i konieczne, tak, bo one pomagają nam się wyleczyć, o tyle przesada, znowu nam wchodzi, tak przesada w drugą stronę, no nie jest dobra. Jak no bo że wiemy, Panie Aleksandro, że antybi antybiotyki w dużej ilości źle wpływają na nas, na nasze organizmy. Mówimy o organizmach ludzkich i bakterie w naszym organizmie, że potrafią wyjałowić ten organizm z dobrych bakterii. Na to miejsce niekoniecznie fajni nowi lokatorzy się wprowadzają. Ale jak to działa w środowisku? Y Przede wszystkim antybiotykoterapia i bakterie to taki troszeczkę odwieczny wyścig zbrojeń. Wszystko, bo antybiotyki są substancjami pierwotnie naturalnymi. My w tej chwili je syntetyzujemy, one mogą być półsyntetyczne lub syntetyczne, ale pochodzą z natury. To są substancje naturalne, które są produkowane również przez inne bakterie, przez grzyby, właśnie po to, żeby eliminować potencjalne zagrożenie w postaci bakterii. I o ile my zaczęliśmy wykorzystywać antybiotyki właśnie po to, żeby eliminować Bakterie chorobotwórcze. Bakterie to nie są takie stworzonka, które dadzą sobie w kaszę dmuchać. I one również znajdują mnóstwo sposobów na to, żeby się obronić przed tymi antybiotykami. I tu rodzi się problem, ponieważ to się robi taka spirala. Spirale my produkujemy, 10. tak, właśnie, my produkujemy antybiotyki syntetyczne, które mają zabijać bakterie. Bakterie się uoparniają. I jeżeli taka bakteria, stanie się dla nas patogeniczna, a będzie oporna na wszystkie możliwe, y, chociażby taka superbakteria, prawda, o której się często mówi, że jest oporna na wszystkie znane antybiotyki, to w pewnym momencie zderzymy się z taką sytuacją, że jeśli ktokolwiek zachoruje na taki brzydką, złapie takiego bakcyla, nie będziemy w stanie go wyleczyć. Nie będziemy go w stanie wyleczyć substancjami, którymi dysponujemy. Oczywiście naukowcy prześcigają się w pomysłach, jakie substancje mogą działać bakteriobójczo, jakie możemy wymyślać nowe antybiotyki, ale ale trzeba zawsze pamiętać, że to tak jak w fizyce, każda akcja ma reakcję. Jeżeli my produkujemy coś bakteriobójczego, bakterie nie będą czekały spokojnie. Żeby się wytłuc, bo one też chcą żyć, one też chcą funkcjonować, one są nam potrzebne. Bez bakterii nie rozkłada się materia, bez bakterii nie, nie tworzy się humus, bez bakterii nie oczyszcza się woda. Bakterie są nieodłącznym elementem życia na Ziemi. Bez bakterii byśmy nie byli w stanie funkcjonować. Więc one muszą się bronić i nabywają oporność w bardzo różny sposób, albo przez bezpośredni kontakt, z, między sobą to może być element genetyczny, który mogą pobrać, ale przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli my używamy, a często nadużywamy antybiotyków, to to, co wędruje do środowiska, zarówno po, jakby po zmetabolizowaniu, czyli po przejściu przez nas, nasz organizm do oczyszczalni ścieków, czy w ogóle do środowiska gdziekolwiek, tam znajdują się niewielkie ilości antybiotyków i ich pozostałości, które w kontakcie z mikroorganizmami mogą powodować, że te mikroorganizmy, część z nich zostanie zamordowana, ale mhm. część nabędzie oporność. I tu rodzi się problem, ponieważ z jednej strony eliminujemy te bakterie, które powinny nas chronić, ale z drugiej strony no, hodujemy sobie żmije na własnym łonie, bo hodujemy sobie bakterie, które będą opor oporne na mnóstwo substancji, które powinny nas chronić znowu przed chorobami bakteryjnymi. Już wiem, jaki będzie miał tytuł ten odcinek. Żmija. Bakteryjna żmija. Bakteryjna żmija na własnym łonie. Tak jest. Ale ten, te antybiotyki to nie są tylko antybiotyki, które wydostają się bezpośrednio z nas, bo antybiotyki są też stosowane szeroko w przemyśle. W przemyśle, w rolnictwie, w hodowli zwierząt, ale również y, w, są odpadem. My wyrzucamy bardzo często po prostu do śmieci y, antybiotyki, czy tam w ogóle jakiekolwiek leki. Pani, przepraszam, tak, wejdę w słowo, pani p mówi teraz o lekarstwach, o wyrzucaniu lekarstw do śmieci. Tak. i jeżeli to są na przykład resztki antybiotyków, ktoś wyrzuca, to to wędruje do, do środowiska. To nie znika, znowu no, nie znika. No tak, no to wiem, ale kto. Wy... Y, nie każdy wie, że w aptekach są punkty gdzie można odlawać leki zużyte. Właśnie dopadła mnie klątwa wiedzy. Słuchajcie, i to <grym> takiej zwykłej praktycznej. Wszyscy wiedzą. Tak, ja tak. właśnie założyłem, że wszyscy wiedzą, że zakładać. do apteki można odnieść zużyte można, ale leki. Nie do każdej, bo są pozbierać. wyznaczone, zdaje się, tak mi się wydaje, że są w każdym mieście Dojść, wyznaczone. Zanieść, tam wyrzucić. Prościej jest do kosza. Bardzo często się zdarza tak, że, że takie, takie odpady wędrują po prostu na wysypisko i one znowu, one nie znikają, one wędrują do środowiska wędrują do gleby, do wód gruntowych, potem do rzek. Oczywiście są w różny sposób przetwarzane i filtrowane, bo mikroorganizmy środowiskowe działają tutaj bardzo mocno, właśnie. To dobrodziejstwo bakterii jest takie, że one są w stanie metabolizować bardzo wiele leków, ale bardzo często się zdarza i to z naszych badań też wynika, że to, co powstaje po rozkładzie jakiejś substancji, może być dużo bardziej niebezpieczne niż to, w jaki sposób działała ta pierwotna substancja? A co może powstać? To są różne konstrukty zmienione chemicznie, bo jest duża cząstka, która może się rozdzielić na mniejsze cząstki, mhm. ale te mniejsze cząstki mogą mieć dodatkowe elementy składowe chemiczne, które będą działały bardziej niszcząco na środowisko, na komórki człowieka, na, na, na rośliny. Trzeba mieć tą świadomość, że to, co się zmienia, Chemicznie nie zawsze jest lepsze niż to, co wprowadziliśmy jako tą substancję pierwotną. Mm -hmm. I to u nas bardzo często wychodzi, bo my badamy bardzo różne technologie i techniki do usuwania substancji chemicznych, czy to biologiczne, czy to łączone z takimi fizykochemicznymi metodami, ale również musimy mieć świadomość tego, że to, co powstaje w takich procesach, my też musimy zbadać pod względem toksyczności, ekotoksyczności, pod względem wpływu na mikroorganizmy środowiskowe, pod względem wpływu na człowieka. Bo to tak naprawdę może stanowić również zagrożenie. Czyli znowu taka troszkę szersza wiedza, bo my czasami myślimy bardzo wąsko o pewnych specjalizacjach i o tym, co robimy. Mhm. A trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co jest związane z przyrodą biologia, chemia, fizyka to są takie tematy mocno powiązane. Coś, co jest rozbijane fizycznie, czy też zmieniane chemicznie może tak naprawdę. Tworzy się coś, co może być bardziej szkodliwe niż ta pierwotna jakaś molekuła, która, która być może w pewnych stężeniach w ogóle nie robiłaby nam krzywdy. Okej. Okay. To pytanie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wpływać i oczyszczać te procesy? Ja już nie mówię tylko o oczyszczaniu środowiska, mhm, tak. Tak, ale. Zapobiegać przede wszystkim. Znowu zapobiegać, a nie leczyć. W jaki sposób? Co zrobić? Znowu myśleć. Myślę. Słuchajcie, myślicie. No no. to jest tak myśleć, naprawdę podstawowa no. sprawa, jeżeli myślimy i to myślimy szeroko. Wiemy, że jesteśmy częścią większej całości, bo my nie jesteśmy samotną wyspą jak, jako ludzie. My żyjemy w przyrodzie, która nas otacza, która z nami współdziała, współżyje, współpracuje i to tak naprawdę to musimy mieć gdzieś tam z tyłu głowy i mieć taką świadomość. Natomiast, jeśli chodzi o nadużywanie antybiotyków, warto jest pamiętać, o kilku sprawach. To, żeby ich nie wyrzucać do śmieci, wiadomo, to absolutnie nie ma o czym Nie stosować. wyrzucacie do śmieci antybiotyków. A w aptekach można po prostu leki oddać i, i wtedy one w bezpieczny sposób zostaną zutylizowane. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o leczenie antybiotykami. Antybiotyki działają na bakterie, ale nie działają na wirusy. I to mieliśmy już przykład w trakcie pandemii. COVID, czyli wirus, który powodował, powodował tą chorobę, to cząsteczka która zawiera w sobie elementy kwasu nukleinowego, czyli ten, ten element, który jest w nas wszystkich właściwie, ale nie jest to pełnoprawny organizm. Czyli to nie jest organizm, my tak mówimy kolokwialnie, organizm żywy. No, trudno, żeby był organizm martwy. Ja się zawsze śmieję, że właśnie w książkach nawet jest napisane, że organizmy żywe, ale potem się łapie na tym, że przecież hmm, no, organizm organizm, no, organizm prawda? Tak. Po co coś ma działać na organizm martwy, chociaż zdarza się <laughs> też i tak, na przykład bakterie go rozkładają. Ale wracając do tematu, na wirusy antybiotyki nie działają, bo wirusy nie są organizmami. To są takie konstrukty białkowo-nukleinowe, tak się to mówi naukowo, czyli taki kawałek białka, a w środku kawałek kwasu nukleinowego. I one w cudzysłowie ożywają tylko wtedy, kiedy funkcjonują wewnątrz komórki gospodarza, czyli mnożą się wewnątrz naszych komórek. I antybiotyki nie działają na wirusy. A bardzo często zdarza się tak, że antybiotyki są. Yy, Przepisywane niezależnie od tego, jaka jest choroba, którą leczą. Czasem faktycznie dodaje się antybiotyki, jeżeli mamy grypę, która zaczyna się nam rozwijać i widać ewidentnie, że tam są jakieś dodatkowe bakteryjne nadkażenia. Lekarze tak profilaktycznie często dają antybiotyk, ale grypa to też wirus. Grypy nie wyleczymy antybiotykiem, tylko choroby bakteryjne, czyli wtedy, kiedy mamy ten element żywy, jesteśmy, sama nazwa wskazuje, antybios przeciw życiu. Stąd powstała nazwa, że to jest coś przeciw życiu. I no, pan Tomek tutaj zrobił minę tak, tak, no, dobrze. No, tak? to dobrze. Ale to czasami wiecie, sama nazwa wskazuje, do, do czego to służy, prawda? Wiecie, bo ja czasem się tak zasłucham, jak, jak, jak słucham wypowiedzi moich współrozmówców i, i to teraz zasłuchałem się w to, co pani Ola mówi i nie śmiałem nawet przerwać. Po prostu. Więc ja się tak rozgadałam przeciw, po przeciw życiu. Tak. Antibios, czyli przeciwko życiu, dlatego antybiotyki działają na bakterie, nie na wirusy. Więc pierwsza sprawa, jeżeli mamy chorobę wirusową, to antybiotyk na nią nie zadziała. To będzie tak naprawdę tylko morderstwo na naszym mikrobiomie, bo wszystkie bakterie wewnątrz nas w jakiś sposób odczują. Mm -hmm. Oczywiście nie ma uniwersalnego antybiotyku na wszystkie bakterie. No i być może dobrze, nie, bo byśmy tak. sobie wszystko wytłukli. Mielibyśmy super antybiotyk. Tak, i byłoby właściwie po zabawie. A tak jak już wspominałam, bez bakterii na Ziemi nie będzie życia, no bo one jakby napędzają te obiegi pierwiastków. Ale warto pamiętać o tym, że uszkodzimy mikrobiom. Zrobimy sobie krzywdę, ale choroby nie wyleczymy, jeżeli to jest choroba wirusowa. Druga sprawa, my uwielbiamy, jak tylko się poczujemy troszkę lepiej, odstawiać leki. To też jest wielki błąd, dlatego że jeśli antybiotyk jest przepisany na tydzień, powinniśmy go wziąć przez tydzień, dlatego że jeśli odstawimy go po trzech dniach, to część mikroorganizmów, które były wrażliwe na antybiotyk, zostaną zlikwidowane, ale te, które tam jeszcze są, one nabędą oporność na ten antybiotyk. I przy kolejnej takiej sytuacji, że będziemy znowu chorzy i tam będzie jakaś bakteria, mm -hmm. ona będzie oporna na to, co żeśmy już zjedli i trzeba będzie znaleźć jakiś nowy. Nową broń, nie zawsze właściwą, nie zawsze we właściwej dawce. I tutaj kolejna sprawa, dobieranie odpowiedniego antybiotyku i odpowiedniej dawki. Jak wspominałam, nie ma uniwersalnego antybiotyku na wszystkie bakterie. Laboratoria mikrobiologiczne dysponują takim, taką metodą, nazywa się to antybiogram. Być może, być może Państwo słyszeliście, to są ta, jest takie badanie, w którym sprawdza się, czy dany antybiotyk działa na organizm, mikroorganizm wyizolowany, chociażby. Z plwociny, czy, czy tam z nosa, czy z rany, sprawdzamy, czy działa ten antybiotyk i w jakiej dawce powinien być zaaplikowany. Więc jeżeli zrobimy sobie antybiogram i stwierdzamy, że taki antybiotyk w takiej dawce na pewno zadziała i weźmiemy go zgodnie z zaleceniem lekarza, to jest największe prawdopodobieństwo, że wyleczymy to, co trzeba. A jak najmniej uszkodzimy to, czego nie trzeba. No i oczywiście dbanie o ten mikrobiom, czyli jedzenie kiszonek, probiotyków sezonowo, lokalnie i tak rozsądnie, to będzie też wspomagało te mikroorganizmy, które tutaj mają nas dodatkowo obronić. O kieszonkach pewnie porozmawiamy kiedyś, zaproszę, zaproszę dietetyka może. Świetny plan. Bo ja sam wiem, że mają zbawienny wpływ na, na nasz organizm i tak, potrafią… Tak, znowu są mikroorganizmy probiotyczne, czyli te, które wpływają pozytywnie na, naszą, na nasz mikrobiom. No, a nie wybijamy na siłę wszystkiego, co się da. No, fajnie byłoby, Panie Aleksandro, żeby przy każdej chorobie robić antybiogram. Na pewno. Zdaję by sobie super. sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo lekarze też nie mają na to czasu, nie ma też na to funduszy, ale to nie jest tak, że się nie da. To da jest się. znowu kwestia pewnego takiego spojrzenia szerszego i być może czasem lepiej jest zainwestować w antybiogram. Na przykład mamy niegojący się palec. Sprawdźmy, po co ładować sobie 17 antybiotyk albo jakiś dodatkowy lek, wydawać mnóstwo pieniędzy w aptece, jak moglibyśmy wykonać test cenowo porównywalny podejrzewam do tych leków i stwierdzić, taki taki antybiotyk nas tutaj uratuje, posmarujemy przez tydzień i, i wszystko będzie w porządku. Dokładnie Także tak. czasami, czasami nie stać nas na oszczędności. To może warto na to zwrócić uwagę. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, ale ja, ja wychodzę z założenia, że czasami warto jest rozważyć te wszystkie możliwości, bo jak przekalkulujemy koszty, ryzyko, to się może okazać, że czasem faktycznie warto Dać. Tu troszkę więcej, żeby tam zaoszczędzić. A tam w szczególności jeżeli ryzykujemy naszą przyszłością. Tak jest. Tak, tak yy, odnoszę wrażenie: jest takie fajne polskie powiedzenie: tanie, mięso, psy jedzą. No nie wiem, moje psy to jedzą bardzo drogie karmy. Bo faktycznie karmy też są różnej jakości, ale to myślę znowu jest temat na, na zupełnie inny. To jest akurat krwiście zdrowy nawyk dla psów. A mieliśmy odcinek o zwierzętach no z okazji Światowego Dnia Zwierząt, ale też myślę, że temat warty pociągnięcia, jeżeli chodzi w ogóle o naszych pupili, bo to też są dobre i zdrowe nawyki dla nas jako ludzi, to, że mamy zwierzęta. Ale temat chyba na inny tak podcast. Miałem o coś dopytać i teraz próbuję sobie w głowie odnaleźć, co to było za pytanie. Ach, już wiem. Trochę pod, może nawet nie dopytać, tylko upewnić się co do tego, że mamy wybrać antybiotyk do końca. Ja rozumiem, że to ma spowodować, żeby ten niedobry, niedobrą bakterię Zabić do końca, żeby ona nie nabyła odporności. odporności, tak. Żeby, mm -hmm. żeby mm -hmm. potem, wydostając się z naszego organizmu, nie, nie przeniosła się z tą opornością na tak. inne jednostki ludzkie albo inne bakterie. Bo to jest ważny, ważny temat, że bakterie mogą wzajemnie dzielić się informacją, ponieważ oporność na antybiotyki jest, może być kodowana za pomocą materiału genetycznego, czyli za pomocą DNA i bakterie albo w bezpośrednim kontakcie, albo przez pobranie takiej informacji ze środowiska po martwej bakterii, one nabywają tej oporności, bo to jest dla nich taki element przystosowania do środowiska, w którym działa antybiotyk. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy bakterię, która pochodzi z naszego organizmu, gdzie nieodpowiednio długo była traktowana antybiotykiem, czyli Nabyła po, w kontakcie z antybiotykiem jakiejś tam mutacji, czyli zmiany w materiale genetycznym, która powoduje, że dany antybiotyk na nią nie działa. Ona wychodzi z naszego organizmu, na przykład wędruje do oczyszczalni ścieków, gdzie mamy ogromnie dużo mikroorganizmów oczyszczających ścieki: takich, które są chorobotwórcze i które nie są chorobotwórcze, ale dla nich to nie ma żadnego znaczenia. One się przez chociażby przez bezpośredni kontakt są w stanie połączyć i wymienić między sobą ten ważny kawałek. Komunikują się. Tak jest. To jest. Z, Przekazanie informacji dosłownie przez podanie ręki, ale wracając do tematu odcisków palców, bakterie ręki nie mają. Mm -hmm. <gry> Niemniej jednak chodzi o stworzenie takiego bezpośredniego połączenia, wymiany informacji. Albo jeżeli taka bakteria obumarła, to jej materiał genetyczny znajduje się w środowisku. Inna bakteria, jeżeli ma odpowiednio przystosowane zewnętrzne osłony, pobierze sobie ten materiał. A nuż się przyda. A bardzo często się przydaje, bo to jest akurat na przykład informacja o tym, żeby, żeby być opornym na jakiś konkretny antybiotyk. I na tym polega tak naprawdę cały problem. Że bakterie są w stanie bardzo prosto w takim kontakcie bezpośrednim bądź środowiskowym przekazać sobie informację genetyczną o oporności na substancje, które powinny nas chronić. Więc nienadużywanie, racjonalne gospodarowanie antybiotykami, bo jednocześnie chroni nas przed tworzeniem super, super bakterii. I zobaczcie, jak mamy to wspaniale połączone, bo mnie się teraz buduje taki obraz w głowie. Tego naszego wewnętrznego świata, to o czym rozmawialiśmy, że liczy się wnętrze i z czego ono jest zbudowane, i tego świata zewnętrznego, postaram się to, pani Aleksandra, mam nadzieję, że potwierdzi albo zaprzeczy, <laughs> by to, co się dzieje u nas w, wewnątrz naszego organizmu, jest pięknym odzwierciedleniem tego, co się dzieje ogólnie na świecie. Że świat to może być taki człowiek, w którym to my jesteśmy tymi drobinkami i wpływa na nas bezpośrednio poprzez bakterie czy wirusy. I to, jak my pracujemy ze swoim organizmem, i jak karmimy nasz organizm, i jak o niego dbamy, może mieć bezpośrednie przełożenie na to, co dzieje się w naszym środowisku. Prawda? Ja nawet mówię o tych mikroorganizmach, z którymi pracuję, ponieważ ja pracuję z tymi mikroorganizmami oczyszczającymi ścieki. To też jest takie zbiorowisko, które sobie tam funkcjonuje według określonych pewnych takich zasad, jakie funkcjonują w naturze. Mówię o tym mikrokos mikrokosmos możliwości. Ponieważ to jest faktycznie mikrokosmos, tam jest wszystko, jest y, miejsce, jest, y, są poszczególne grupy mikroorganizmów, one się wzajemnie kontaktują, komunikują, wymieniają informacją, wymieniają jedzeniem, współpracują bądź nie, ale przede wszystkim są y, również. Niezwykłym potencjałem biotechnologicznym. Stąd te możliwości, bo można stamtąd wydłubać takie bakterie, które będą nam pomagały oczyszczać ścieki, oczyszczać wodę, e, oczyszczać glebę, e, czy też produkować substancje, które możemy potem wykorzystywać, czy w rolnictwie, czy w przemyśle, czy czasem nawet w medycynie. No to ja marzę o takim świecie, kiedy odejdziemy od pestycydów, <laughs> y, odejdziemy, y, a zastanawiam się, czy jest w ogóle szansa odejścia od antybiotyków. Myślę, że nawet nie ma takiej potrzeby. To jest kwestia pewnej racjonalizacji funkcjonowania nas bakterii. Mhm. No i druga sprawa, że choroby bakteryjne oczywiście są, są badane alternatywne metody, na przykład terapia fagowa, czyli taka terapia, bo każdy organizm na świecie ma swoje wirusy. Bakterie również mają swoje wirusy one się nazywają bakteriofagami. Mhm. I to jest o tyle fajne, że każda Bakteria ma swojego indywidualnego faga, czyli jak gdyby taka personalizowana interakcja między bakterią a wirusem. I faktycznie jest coś, co się nazywa terapia fagowa, czyli wykorzystuje się bardzo specyficzne fagi na konkretne mikroorganizmy. Jako alternatywa dla antybiotyków. Ale znowu wracamy do tego, jakie to są koszty, no. jakie to są analizy, bo to trzeba wiedzieć, co chcemy ubić, to nie może być tak. Antybiotyki mają troszkę szersze spektrum działania, więc są łatwiejsze do wykorzystania. To jest kwestia kosztów, kwestia czasu, no i kwestia właśnie tego, na ile jesteśmy w stanie eliminować dokładnie to, co nas interesuje, prawda? Więc myślę, że tutaj jeszcze w mikrobiologii, czy w genetyce mikroorganizmów, czy właśnie w badaniach wirusów mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale to wszystko. Się, to wszystko się dzieje, to wszystko się dzieje w polskiej nauce, również na Politechnice sporo takich rzeczy robimy, więc, więc jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to serdecznie zapraszam do zajrzenia do nas na, na uczelnię i, i przyjrzenia się temu, co w biotechnologii piszczy. A we wrześniu, y, ostatni tak, piątek? Tak, ostatni piątek po południu, ostatni piątek września 2024. Zapraszamy na noc naukowców Politechniki Śląskiej, Gliwice, Katowice, Zabrze i Rybnik. Także gdzie Państwo sobie życzycie? Ja mam nadzieję, że y, tu mnie przybędziecie. Tak jest. Żeby podpatrywać y, y, Panią Aleksandrę i kolegów, koleżanki w przy pracy, ale i, i żebyście mogli zobaczyć, czym naocznie czym na, się zajmują na co dzień i jaki to ma wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie i na środowisko. Panie Aleksandro, no, wielkie dzięki za, za dzisiaj i za przybliżenie nam tego tematu antybiotyków i bakterii, ale trochę od innej strony, czyli od tej strony, którą Pani się bezpośrednio zajmuje. Mega ciekawy temat. Dziękuję. Cieszę się, że, cieszę się że, że Pana zainteresowało, bo rzadko mówi się o tym aspekcie środowiskowym, a on w tej chwili jest niezwykle ważny, bo przecież te antybiotyki nawet na bieguny docierają, więc to też trzeba mieć świadomość. I bakterie oporne, tak samo, takie badania są prowadzone i musimy... Myśleć. Tak, słuchajcie, myślenie. Myślenie nie boli. ma nie, nie boli, to przede nie boli, wszystkim, a potrafi naprawdę dużo zdziałać. I ma przyszłość. Chodzi o takie rzeczy środowiskowe i zdrowotne. Myślcie o, o tym środowisku, o którym dzisiaj rozmawialiście, rozmawialiśmy. Myślcie o własnym organizmie i o tym, jak to, co macie wewnątrz siebie, przekłada się na to, co was otacza. I że jest tutaj bardzo mocna zależność między, między naszym organizmem a a właściwie wszechświatem, można powiedzieć. Tak już bardzo tak. głęboko poszło, ale, ale myślę, że tak jest. Jesteśmy częścią natury, po prostu. Dokładnie, zwłaszcza w tym kontekście tego kosmosu, o którym tak pani jest. mówiła, pani Aleksandro. Bardzo dziękuję za dzisiejszą, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać. Bardzo chętnie. Nie, nie tylko u was na uczelni, gdzie się wybieram. Słuchajcie, będzie tak. jakaś relacja na Facebooku. Zapraszam na, na, na Facebook Krwiście Zdrowych Nawyków, ale też oczywiście na, na, na Facebook Centrum popular Popula... Popularyzacji nauki Wydaje. Politechniki Śląskiej. Tak. Również zapraszam serdecznie na stronę CPN-u, bo to tak w skrócie CPN wszyscy się śmieją, że ci co pamiętają, że CPN się kojarzy z czymś zupełnie innym. Pamiętam tak. Natomiast teraz faktycznie Centrum Popularyzacji nauki to takie miejsce, gdzie, gdzie pokazujemy, jaka nauka może być fajna. I myślę, że to też się fajnie wpisuje w takie dobre, krwiście, zdrowe nawyki, żeby mieć otwartą głowę, żeby krytycznie myśleć, żeby selekcjonować informacje informacje. No bo przy zalewie tego wszystkiego co nas w tej chwili otacza, dobrze jest wytyczyć sobie właściwą ścieżkę. Dokładnie tak. Trzymajcie się zdrowo. Jeszcze raz wielkie dzięki dziękuję. pani Aleksandro. No i co, do usłyszenia do i usłyszenia. do zobaczenia. <laughs>